Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. Dzisiaj spotykamy się w dość standardowym dla tego kanału ułożeniu, ale w dość nietypowym odcinku, bo będziemy dzisiaj ogłaszać wyniki konkursu, który nazywał się Wygraj Fartucha. Zanim ogłosimy te wyniki, to małe ogłoszenie. Pod tym filmikiem możecie zadawać pytania do Q&A, bo ostatnio pytałam Was, czy chcielibyście Q&A, bo w sumie dawno nie było, ostatnie było parę miesięcy temu, na 50 tysięcy subskrypcji. Więc myślę, że to jest dobry pomysł. Wy też raczej wykazaliście zainteresowanie tym tematem, więc zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Oczywiście fajnie by było, jakby to były takie dość koreańskie pytania, pytania o Koreę, o życie w Korei i tak dalej, bo głównie o tym jest ten kanał, ale w sumie to pytajcie o co chcecie, w końcu to ja sobie wybiorę, na które pytania odpowiem. Ha, ha, ha. Więc skoro ogłosiliśmy, że możecie zadawać pytania, to warto byłoby przejść do rozwiązania konkursu. Do wygrania w konkursie było 15 fartuchów, ale biorąc pod uwagę, że liczba komentarzy jest bardzo, bardzo wysoka, zaraz sprawdzimy, ile ich jest, to zwiększyliśmy tę liczbę do 20 fartuchów, więc znalazłam jeszcze 5 dodatkowych fartuchów, które mogę przeznaczyć na ten konkurs, więc mam nadzieję, że troszeczkę więcej osób uda się ucieszyć. Wszyscy, którzy nie zostaną wylosowani w tym konkursie, mam nadzieję, że nie będą mieli mi za złe i nie będą smutni. Oczywiście będą jeszcze różne konkursy na tym kanale. Na pewno będzie konkurs, kiedy będzie wychodzić moja książka kucharska. Momencik, muszę zetrzeć podłogę, bo Sonu postanowił wyrzucić całą morwę. I zaraz wyrzuci jeszcze miseczkę. Więc tak. Skoro już wstałam, to tutaj jest pula fartuchów do wygrania. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Starałam się wybierać jak najładniejsze, chociaż wszystkie są ładne. W konkursie trzeba było napisać komentarz pod filmikiem z zeszłej soboty. Komentarz miał być taki, który filmik najbardziej Wam się podobał na tym kanale. Więc teraz komentarzy było, już sprawdzam ile. Tutaj mam komputerek i będę sprawdzała teraz, ile komentarzy było. I komentarzy pod tym filmikiem jest dokładnie 6977. Ja teraz napiszę komentarz pod tym filmikiem, że właśnie zamykamy konkurs. Uwaga, uwaga, wchodzimy, Sonu. Kochani widzowie, bardzo dziękuję za udział w konkursie. Właśnie nagrywam filmik z rozwiązaniem konkursu. Zostanie on opublikowany już niebawem. I przypinam ten komentarz do góry. Przypięty jest, dobrze. I teraz będziemy tutaj losować komentarze. Komentarzy było bardzo, bardzo dużo, jak już mówiłam, 6978 z tym moim. I wszystkie komentarze były przepiękne. Czytanie ich pochłonęło mi ostatnio wszystkie wieczory. Te komentarze były tak dobre, były tak miłe i tak piękne, że w sumie to można byłoby wśród nich po prostu wybrać najpiękniejsze komentarze i dać fartucha tym osobom, ale jako, że ogłaszałam konkurs inaczej, że będzie to losowanie i że Sonu będzie losował, nawet mówiłam, chociaż nie wiem, jak to wyjdzie, bo mam teraz bardzo brudne dłonie, więc myślę, że nie powinniśmy teraz zmieniać już warunków konkursu, bo osoby, które się nie starały w pisaniu komentarzy, bo wiedziały, że będzie to losowanie, będą czuły się pokrzywdzone. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie te komentarze. Myślę, że ja sobie je chyba wydrukuję, bo po prostu są tak piękne, że jak mi będzie smutno, to będę je czytać. I przechodzimy do losowania, bo ja już tu gadam. Ile ja już tu gadam? 11 minut już tu gadam, a jeszcze nawet nie wyjawiłam, kto wygrywa fartuch. Więc tak, chciałam tylko powiedzieć, że fartuchy dla uczestników konkursu, którzy są w Polsce i wygrają fartucha, będą one wysyłane z Polski. Po prostu wyślę jedną zbiorczą paczkę do mamy i moja mama już tam porozsyła. Ale do osób z innych państw będę wysyłać paczki bezpośrednio z Korei. Chodzi o to, że paczki do Polski są niesamowicie drogie, a chciałabym to wysłać tą szybszą, droższą paczką, a nie statkiem, kiedy czekać ileś tam miesięcy będziecie musieli, jeszcze połowa z tego zaginie. Trochę się boję tego, dlatego myślę, że taka zbiorcza paczka będzie lepsza. Ciekawa jestem, ile osób z zagranicy wylosuje ten fartuch. Myślę, że wysyłanie
fartuchów zobaczycie w jakimś vlogu, więc no, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, przechodzimy do losowania. I ja tutaj mam taką stronę, gdzieś miałam, ale mi się zamknęła, więc teraz będę musiała jej szukać. O nie, o nie. Losowanie komentarzy YouTube. Dobrze, przechodzimy do losowania. Ja tutaj mam jakąś dziwną stronkę. Mam nadzieję, że mi się zaraz nie zablokuje, bo już próbowałam parę stronek i za każdym razem można było wybrać tylko kilka komentarzy i zaraz się wyłączało i trzeba było tam jakieś podać swoją kartę kredytową, te sprawy. Więc no do nic, będziemy robić na tej stronce, jak się skończy limicik, to będziemy robić na następnej stronce. Pierwszy komentarz wyłowiony. Mamy tutaj Martynę Jakubek, która napisała, że najbardziej jej się podobał odcinek z kanapką ziemniaczaną, więc tak, bardzo dziękuję, bardzo cieszę, że się podobał. Gratuluję fartucha, jedziemy dalej. Więc 19 osób przed nami, jest godzina 19. Okej, okay, kolejny to jest Zuzia Gryś. Zuzia Gryś tutaj napisała, że najbardziej podobał jej się smażony kurczak, więc tak, Zuzia, gratuluję ci fartucha i okej, okay, następny komentarz. Tomasz Wróblewski. Super, że mąż się pojawił. Pan Tomasz napisał, że jeden z jego ulubionych odcinków to przepis na koreańskiego smażonego kurczaka. Widzę, że kurczak w ogóle robi furorę. Gratuluję Tomaszu. Dobrze. Kolejny komentarz to Joanna Wróbel. Najbardziej spodobał mi się odcinek o koreańskim domu. To był też pierwszy, który obejrzałam. Wiele osób zaczęło przygodę z pirogami z kimchi od odcinka o koreańskim domu. Znaczy się o moim mieszkaniu. Okej. Okay. Dobrze, następny to jest Anna K. Anna K. mówi, że najciekawszy filmik był o ciąży w Korei. Gratuluję fartucha. Jimini 99. Ulubiony filmik Jimini 99 to jest ten, którym próbuję różnych koreańskich przekąsek. Gratuluję fartucha. To już był szósty komentarz, jedziemy dalej z tym światem. Bardzo się cieszę, bo to jest chyba pierwsza stronka tutaj, która mi się nie zablokowała po trzech komentarzach. Okej, okay. Kolejny komentarz to jest użytkownik Oniku, Madziorek. I Madziorek mówi, że najfajniejszy był filmik o mieszkaniu. Bardzo mamy tutaj silne lobby nieruchomościowe. O, tutaj jest bardzo długi komentarz Wiktoria Anna. Wiktoria Anna, gratuluję fartucha. O, i napisała nawet, że chce Q&A. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Bardzo trudne. Najbardziej podobał się filmik o bibliotekach. I to jest bardzo ciekawe, bo bardzo wiele osób pisało o bibliotekach. A ten filmik ma chyba z ostatnich filmików najmniej wyświetleń, więc wychodzi na to, że ludziom, którzy lubią biblioteki, którzy kliknęli i obejrzeli, się bardzo podobało, ale ludzie, którzy w ogóle nie są zainteresowani bibliotekami, nawet tego nie obejrzeli, więc taka ciekawostka. I jest Dominika Baluch. Dominika Baluch napisała, że ciężko jej wybrać jeden ulubiony filmik, bo wszystkie są jej ulubione. Dominika, gratulujemy fartucha. Jedziemy dalej z 10 komentarzem. Kolejna zwyciężczyni to I Love Handball. I Love Handball. I napisała tutaj, że wszystkie filmy są super, ale najbardziej podobał jej się Daily Vlog o wszystkim kimchi, handbookach, samochodach, dziwnej kawie. O, ja też lubię ten filmik. Dobrze, więc gratuluję fartucha. I to był 10 wygrany komentarz. Pierwsza połowa za nami, jedziemy z drugą połową. Sanu tutaj ja teraz wygłasza mowę gratulacyjną. Prawda, Sanu? Anna Parda. Najbardziej Annie spodobał się odcinek o koreańskich sprzętach kuchennych. Ja już losuję dalej, tylko trzeba uwolnić pana Sanu z tego krzesełka. Nie wiecie, jaką ma Sonu tutaj ma radochę. Jedziemy z kolejnym komentarzem. Sonu tutaj się zajmuje swoim hobby, czyli zapinaniem pasów w krzesełku, a ja jadę dalej. Zostało nam 8 komentarzy chyba, nie, 9. 9 komentarzy do wylosowania. I mamy tutaj Gabriela Aleksiejuk. I pani Gabriela mówi, że bardzo jej się podobał przepis na bułeczki kawowe i vlog z tłustego czwartku. Gratuluję fartucha. Brawo! I jeszcze raz. Dobrze, kolejny komentarz to Aja L. Aja L, która gratuluje osiągnięcia kamienia milowego. Najbardziej się podobał odcinek o kwitnących wiśniach. I tutaj Aja L napisała, że czeka na e-booka, a ja nie piszę e-booka, ja piszę książkę kucharską, więc mam nadzieję, że książka kucharska też Cię zadowoli. Książka papierowa. Tak, mam nadzieję, że Was wszystkich też. Aja L tutaj wygrała. Gratuluję fartucha.
Mieliśmy tutaj mini rozpacz, więc pan Sonu musiał przyjść na kolanka, ale bardzo by chciał tutaj klikać, więc kolejny komentarz to Martyna R. Martyna R., której najbardziej podobał się filmik o ciąży. I losujemy następny. Panie Sonu, proszę mi tu nie klikać, proszę mi tu nie klikać. Klaudia Hel napisała, że nie da się wybrać jednego. Jeszcze 5. Sonu, weź sobie tu pozapinaj te pasy. Zobacz, jakie fajne pasy tu są. I kolejny to Monika P., która nie potrafi wybrać ulubionego filmiku. Bardzo mi to schlebia. Ale skoro trzeba wybrać, to wybiera ten, jak pokonywałam górę. Kolejna zwyciężczyni to Kinga Mankowski, która napisała, że wszystkie odcinki są super, a najlepsze z jedzeniem. Kolejny komentarz to komentarz od Blue Caro, która napisała, że każdy filmik umila jej dzień. Najbardziej podoba się ten o tym, co można zjeść w podróży. Więc gratuluję fartucha. Dobrze, i kolejny komentarz to komentarz Joanny Kujawy, która uwielbia wszystkie filmiki, ale chyba najbardziej kulinarne. Du, ostatni zwycięzca. Tutaj wstawimy reklamy, żeby nas zbierać na przesyłki. Sprytnie, nie? Ostatnia zwycięzczyni. Widzę, że tutaj znaczna przewaga była kobiet w tym konkursie, ale oczywiście przewaga jest też, jak się patrzy w statystyki. Zdecydowanie więcej kobiet nie ogląda, więc myślę, że akurat procentowo się wszystko zachowało tutaj. Ostatnią zwycięzczynią jest Olator, która tu napisała, że najbardziej jej się podoba Q&A. W którym opowiadam, jak odwaliłam się dla przyszłego męża, a on powiedział, że wyglądam na zmęczoną. Tak, tak było. Sonu, nie, bo ja to muszę zapisać. Dobrze, więc skończyliśmy konkurs Wygraj Fartucha. To było 20 szczęśliwych zwycięzców. Mam nadzieję, że fartuchy Wam się spodobają. Fartuchy oczywiście zostaną wysłane do Was już niebawem, ale żeby je wysłać, potrzebuję Waszych adresów, więc... Zwycięzców proszę o przesłanie mi maila z Waszym adresem na adres mailowy wygrajfartucha@gmail.com. Tak. Aha, jeszcze, żeby było uczciwiej, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś się pod kogoś podszywa, to ja pod Waszymi zwycięskimi komentarzami napiszę komentarz, że wygraliście i Wy proszę odpowiedzcie mi na ten komentarz swoim adresem mailowym. Wtedy ja będę wiedziała, że Wasz adres mailowy, z którego wysłaliście mi ten e-mail, jest naprawdę Waszym adresem mailowym. Jeżeli nie chcecie umieszczać w internecie całego swojego adresu mailowego, to możecie napisać tylko początek, na przykład bez tej małpa, coś tam i wtedy to już będzie możliwe do sprawdzenia. Tak właśnie się cały czas zastanawiałam, mówiąc Wam, jak rozstrzygniemy ten konkurs, jak to rozegrać, żeby nikt się pod nikogo nie podszył. I właśnie to wymyśliłam, więc tak, to by było na tyle. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek konkursowy. Mam nadzieję, że będziecie umieszczać pod tym filmikiem dużo komentarzy z pytaniami do Q&A. To Q&A nie będzie nagrane pewnie w tym tygodniu, tylko troszeczkę to potrwa, myślę, że tak za 2 tygodnie. Kończymy ten odcinek, Sonu będzie się teraz kompusiał i szedł spać. Ja będę montować to, co tutaj nagrałam. Bardzo mi było miło, bardzo dziękuję za te piękne komentarze. Były naprawdę piękne. I teraz będziemy mówić pa pa! Pa pa! Sonu zwiał, ale ja Wam mówię papa. To papa. Pa.